Witajcie! Miałem wczoraj jeszcze Wam zrobić troszeczkę filmu z tego tura, co tam miałem sprawdzić, ale śnieg, grad, wiatr, deszcz, wszystko naraz, po prostu nie było sensu. Także odpuściłem, natomiast dzisiaj już od samego rana, 6 rano na polu jestem. To jest z jednej strony najgorsze pole, które nie zostało ruszone, a z drugiej strony najlepsze, bo tu jest najlepsza klasa ziemi. Dzisiaj akcja koparka, czyszczenie rowów. Już tam kawałek poczyściłem i cały czas tutaj po prostu jadę. No zobaczcie, tak wygląda, ten rów jest prawie wyprostowany, tutaj na głębokość dwóch łyżek tak około pół metra kopię, może ciut więcej. I w każdym razie, no co, dostałem takiego trupa, koparkę taką wypożyczyłem, ogrzewania nie ma, w kurtce siedzę, trzeba sobie szybę jeszcze przygotować, powycierać, ale słuchajcie, rzecz jest bardzo ważna, bo bez tego odwodnienia tutaj, o ludzie, to ja nic nie zrobię, tu nie jesteśmy w stanie wjechać. No i tak się sytuacja ma. Co jeszcze, słuchajcie, Jarek dzisiaj przyjedzie, nie wiem, zapowiadał się wczoraj, że koło 14 kończy, jest godzina 8, więc ja już tutaj 2 godziny jadę z tym koksem, nie wiem ile ujechałem. Koparka jest strasznie wolna, to zanim tutaj dojechałem, słuchajcie, to godzina po prostu jechałem tym. No jest taki trup stary, ale co zrobić, no dobrze, że w ogóle jest i że coś się tutaj będzie działo. Tam jest, widzicie, zaorane wszystko. Też na razie nie jedziemy, bo to trzeba będzie jeszcze przebronować, przygotować. Wczoraj jeszcze Wam powiem, przywiozłem grykę, 250 kg. To starczy na jakieś 2-3 hektary. No 2,5-3 hektary, zobaczymy jak to się uda obsiać i tyle obsieje. Tu jeszcze mi zostało, słuchajcie, jak jestem, tam widzicie tą kulkę taką, tą wierzbę, no to jakieś tam 10 metrów za wierzbą, nie wiem ile to będzie stąd, 80 może 100 metrów. Także zobaczymy, na razie nie będę więcej gadał. Siadamy. Zobaczę tylko. No mam nadzieję, że widać. O, żeż ty. Aż kamerka się obróciła. No i... ojeju. No mam nadzieję, że teraz już będzie coś widać. Dobra. No to jedziemy z kopaniem. Widzicie ile tutaj tego jest dziadostwa? Tutaj to wszystko tak wysypuję, nie będę tego rozgarniał, bo szkoda mi czasu. A później przyjadę broną i to broną wszystko wezmę. Także to się rozwlecze broną i będzie ok. No widzicie, tu już no jest tego dziadostwa, no tu nawet widzę, że się ił tam od spodu, widzicie, to niebieskie to ił jest i to się tam pokazuje. Rowy nie były czyszczone, już nie mam pojęcia ile, ale przynajmniej 30 lat, może troszkę dłużej. Nie skupiam się, słuchajcie, na tym, żeby tu specjalnie jakieś te skarpy wyglądały, bo mamy koparkę wyłącznie na jeden dzień, bo facet jest tak obłożony, że nie daje rady po prostu jeden dzień tu, nawet nie dzwonił do mnie wczoraj wieczorem i mówi, że czy ja bym na przyszły tydzień chciał koparkę, bym się zgodził, bo tam ktoś też ją potrzebuje. No ale w przyszłym tygodniu to ja już będę w pracy, także nie ma szans. No i powiedziałem mu, że musi być dzisiaj, bo inaczej nie da rady. No i Jarek też gdzieś tam z pracy się jakoś zerwie. No i po południu on będzie kończył, a ja z samego rana.
nie kupiłem, słuchajcie, wyleciałem, bo pobudka była o 5 rano. Nie kupiłem sobie ani śniadania jeszcze, ani nic, więc jakoś będę musiał to przetrwać. Ewentualnie poproszę sąsiada, bo tutaj przyjeżdża piekarnia, taki samochód, bus taki z chlebem, i żeby mi ewentualnie podrzucił bułkę jakąś słodką albo coś, to wystarczy zawsze. No i taka o robota, widzicie, to wszystko nie jest na raz, się nie da rady, bo nie da się po prostu. Też najgorsze jest to, że nic nie widać po prostu, że kopię pod wodą i wszystko jest na czuja takiego, tak zwanego. No ale jak ta woda zejdzie, to wtedy jeszcze raz wykopię, znaczy pożyczę tą koparkę albo inną, nie wiem. I to się poprawi, bo... No bo nie zobaczę tego po prostu, co tam się dzieje. I tak wszystko idzie na czuja. Najważniejsze jest to, żeby ta woda zeszła stąd. Jeżeli woda zejdzie, to to pole z tą czwartą klasą, co tu właśnie wysypuje, ten urobek oczyści się, znaczy odwodni, i będzie można tutaj też coś uprawić. Widzicie, to lata po prostu zaniedbań. Ja się nie mogłem dogadać z tą ze spółką wodną, bo już wiecie, że miałem z nimi przeboje, bo oni mają swoje gdzieś tam, ktoś tam, ale po prostu mnie to nie obchodzi, kto co tam ma, że oni gdzieś, ja im mówię tutaj od lat, że proszę mi to oczyścić, bo ja tutaj nie mam jak wjechać, a to jakoś tak to wszystko jest jakieś takie, nie wiem, z sołtysem też gadałem, no i sołtys tam coś podziałał, przyszedł ten facet ze spółki, powiedział, że to na pewno w tym roku, ale wiecie, ja tak to w tym roku, to ja słyszę to już od lat i nie będę czekał po prostu, niech mi to odliczą od tych opłat za tą spółkę i ja się nie będę po prostu patyczkował, sam terowy będę czyścił. Najgorsze jest tylko to, że ta koparka ma tutaj, no słabiutka jest, no bo tak, ogrzewania nie ma, wycieraczka nie działa, także to jest takie, no zimno trochę. A ty kurczak, to widzicie, bo to taka pełna łycha, to jest mała kopareczka, ona się zaraz gibie na wszystkie strony. No i tyle. Dobra, nie będę wam teraz tutaj zawracał gitary. Trochę to pogłębię tutaj jeszcze ten rów. On jest najważniejszy moim zdaniem. O, bo to jest odwodnienie tego pola tutaj, tego właśnie, co tutaj widać. Tam, a propos, tam już jest wszystko przygotowane. No i odwodnienie tego kawałka tutaj do tej górki, to jest to najważniejsze. Tu jest, w tych dwóch miejscach jest ziemia najlepsza i fajnie byłoby po prostu, żeby to można było użytkować. To tyle, w każdym razie do później odezwę się na pewno. No zobaczcie, jakie tu zielsko jest. Zobaczcie, tutaj teraz biorę tą trawę i tutaj ta cała łyżka to jest zielsko. Sama trawa.
Także te lata po prostu zaniedbania to tutaj swoje zrobiły. Teraz dopiero wychodzi muł. A tu jeszcze biorę to za sobą. To kurczę blade to. I na głębokość łyżki robię. Wcześniej robiłem trochę głębiej i może to jest błąd w tej chwili, ale tam chciałem się dokopać do tych rur, które tam są, to znaczy ten przepust cały. Zobaczcie jeszcze raz, po prostu tu jest, to jest sama trawa, same takie dziadostwo. No tutaj już muł. Tutaj trawa taka z brzegu to też z mułem. Ale muszę wam powiedzieć, że już widzę, że woda opada. A zaraz przejdziemy się kawałeczek. Albo zrobimy to tak. O, i ja tutaj wysiądę. Kurczę, się zastałem w tej koparce, bo robię, słuchajcie, od rana w ogóle nie wychodzę. I zobaczcie, tego tutaj jest. Nie wiem ile zrobiłem, ale już trochę. Jeszcze chłodno, śnieg padał. Ale nic, trzeba to zrobić. A jak to teraz zrobię, to już będzie jak na jakiś czas spokój. Oczywiście rzecz w tym jeszcze, że jak ta woda zejdzie, to i tak będę jeszcze poprawiał. O, patrzcie, tutaj gdzieś opuściłem, widzicie? Ale to już się szpadlem weźmie, bo kopię, nic nie widać. No i zobaczcie, jak ta woda porządnie schodzi, słuchajcie. Bo to już naprawdę kawał zeszło w tej chwili. No nie boję się powiedzieć, że ze 20 cm. Ale tu przejdziemy jeszcze, bo chcę wam pokazać. Patrzcie, jak schodzi. Tutaj z pół metra. Tyle co kopię na głębokość, tyle woda schodzi. O, widzicie, tutaj też widać, że nie złapałem. Ale o, tutaj też nie złapałem. Się zrobiła taka tama, ale to jak będę wracał, to złapię. No elegancko, tu coś mi się zdaje, że to będzie naprawdę dobra robota. Bo tu widać, że mnóstwo tej wody zeszło. O, i teraz widzicie, jak zaczynałem, nie było tego widać, tego drenu, tego przepustu. Ale ja go jeszcze podkopię. Oj, sporo. Ale w każdym razie woda już płynie ostro. To jest bardzo ważne. Także tu zobaczymy, bo tam z tego co widzę, to tutaj troszeczkę węziej robiłem. A tam trochę ten rów poszerzam i nie wiem, to chyba nie jest zły pomysł. Kurczę, wiatr wieje, nie wiem czy będzie coś słychać. Ale woda schodzi jak należy. Tutaj zobaczymy, nie wiem nawet która godzina jest. Ale wieje. Tutaj było trochę kiepsko, bo tu była dziura. I mi się trochę koparka grzebała. No ale jakoś sobie to podsypałem
i pojechałem po tym. Dobrze, że gąsienicowa, bo z kołową byłoby gorzej. No też by poszła, ale gorzej. Także jedziemy tutaj jeszcze chwilę, ile to zajmie, nie wiem, ten kawałek, ale jedziemy, bo szkoda czasu. Koparka wynajęta, słuchajcie, tylko na dzisiaj, bo jak wam wcześniej mówiłem, obłożenie jest spore i nie ma kiedy. A ja zaraz jadę przecież. Na czym to ja skończyłem? Widać coś? Tutaj chyba skończyłem, tak? Tak, tutaj jest, ale to już jest chyba wybrane, bo to już lekko idzie. Znaczy lekko, no mało tego, no. No jedziemy dalej. O. I tak się posuwam, słuchajcie, po metrze. No i znowu same liście. To stara koparka, ale co z tego, że stara, jak się da kopać, no. Przynajmniej teraz, słuchajcie, jak tam poszedłem zobaczyć ten przejazd i przepust pod nim, to przynajmniej wiem, ile jeszcze tego rowu tutaj trzeba będzie wykopać, bo ja myślałem, że tutaj grzebnę rzeczywiście teraz, zwłaszcza jak to ostatnio mówię, grzebnę na głębokość łyżki, ale to będzie za mało. To będzie tylko tyle, że ta woda odejdzie teraz i zobaczymy, jak ja pojadę. Jak Jarek będzie z tą robotą stał, bo może powiedzmy dogadamy się i Jarek by wziął koparkę i tutaj też te rowy poczyścił, bo te szpadlowanie tym to nie ma sensu. Dobra robota, bo trochę odeszło tej wody, ale jak widzicie, tego jest naprawdę sporo. No i najgorsze jest to, że czas nagli. Ja nie mam jak się ruszyć, bo robię. Bo jak nie będę robił w Niemczech, to jak ja zarobię na to, żeby to pole ruszyć? No nie zarobię. A jak z kolei jestem w Niemczech, to tej roboty tutaj nie zrobię. No i tak. Tak to wygląda w kółko cały czas. Zobaczcie, ile tego zielska. To jest samo zielsko. Zapomniałem, ale tam. O, patrzcie, ile tego dziadostwa.
każdym razie tu ja będę jeszcze grzebał, ale żeby mi się zdanie skończyła. Bateria w kamerze to teraz się rozłącza, a potem wam pokażę, jak to całość wygląda. To trzymajcie się.